Witam Cię serdecznie, piękny widzu na tym kanale. Chcę Ci pokazać nową grę, w której możesz zarobić grając za darmo. Wiem, to brzmi dziwnie, to brzmi jak skam, ale jak możesz być oskamowany, skoro powiedziałem za darmo? Czyli po prostu z czego mają Cię oskamować? No nie wiem. Gra jest dostępna na Google Playu, na telefon, jest dostępna na komputerze, ja jestem teraz na komputerze. Darmowi gracze zarabiają w zamian za to, że wbijają rangę. Tutaj zdobywasz te żółte coiny co chwila. No i tak sobie je zdobywasz coraz więcej i na końcu jesteś czempionem. Ogólnie tych coinów jest tyle, że będzie tego tam ze 2000 zł spokojnie w tym sezonie. Więc jeśli wbijesz Challengera w tym sezonie, no to zarobisz przez ten czas 2000 zł, pewnie ponad. No więc warto. Zwłaszcza jeśli jesteś dobry w takie gry, no bo to pewnie zrobisz szybko wtedy. Jest jeszcze opcja grać bohaterami, których się kupuje za pieniążki. No i wtedy tacy bohaterowie zarabiają za każdą rozgrywkę. Ja mam takich bohaterów trzech. Ten i ten. Ci to bohaterowie, których masz od razu. Tu jest napisane non-GTHC, czyli nie mogą zarabiać z battle, czyli z walk, ale zarabiają z rangi. Jeśli ta gra Cię zainteresuje, to zachęcam Cię, żebyś się zarejestrował z mojego linka, bo wtedy mi pomożesz. W zamian za to, że Ci to pokazuję, możesz mi się tak odwdzięczyć. A ja dzięki temu dostanę trochę więcej tych coinów, już mam 1417, teraz jeden coin kosztuje 1,3 zł. No to troszkę tego jest, ale wierzę, że jeszcze pójdzie trochę w górę, więc sobie jeszcze odkładam. Co do samej gry, każda postać posiada... O, jaki on głośny jest. Każda postać posiada skilla swojego, tak jakby ulti takie. Tutaj jest taki buff, który zwiększa armora, attack speeda, damage i on w ogóle biega, jest taki zbuffowany jak taki Master Yi. A oprócz tego bierze się jeszcze dwa spele, które nam tutaj wylosuje danego dnia. No i ja w tym wypadku sobie biorę Rocket Plunger, czyli Pull Blitzcranka oraz Ghost Fade, czyli taki flash troszkę, który można zrobić też z powrotem. No dobra, pokażę Wam, jak wygląda gierka. Trybów jest w ogóle kilka, ta gra jest bardzo podobna do Brawl Starsa. Gra się bardzo przyjemnie. Ja potrzebuję też ludzi do grania, więc jak ktoś dobry będzie, to zapraszam. Bardzo chętnie, no bo wtedy zwiększymy swoje zarobki, bo będziemy wygrywać, więc... Wczoraj graliśmy z ludźmi właśnie ze streama i większość gierek była wygranych. Także spoko. No pojawiamy się tutaj, mamy swój teamek. Są takie beczuszki, każda beczuszka daje ci expa. Zakładając, że weźmiesz kryształy, które z niej wypadają. O, udało mi się je wziąć, bo mi się pasek naładował. Tu mi się nie udało. No ale dobra, ktoś tutaj ma już drugi level. Na levelu oczywiście już dostajemy jakieś tam skillsy. Dobra, tego mu nie będę zabierał, bo to tak chamsko trochę. Chciałbym najpierw wbić jakoś drugi level, bo wtedy mogę pulować jak Blitzcrank. Chłop tam na ulcie wjechał. Dobra, mam już tego pula, ale wezmę to od razu, dokończę. No i tutaj będę miał trzeci level, czyli będę miał wszystkie trzy skille i wtedy możemy działać. Już nawet mi się ult załadował. To jak weźmiesz, to jesteś bardzo wzmocniony, jakbyś miał normalnie jakiś buff Barona. No i wjeżdżamy w chłopa. Dobra, ta postać jest fajna, bo możesz jeszcze tymi atakami sobie jakby uciekać. Taka Riven troszkę. Dobra, no jak widzicie, na razie wygrywamy, czekamy na pula. Najgorsze jest to, że mogę spulować swojego własnego teammate'a, w sensie najgorsze, no. Może czasem dobre to jest.
Dobra, jak widzicie, przejeżdżamy Grubola. Ekspimy sobie, patrzymy, jak nam się tutaj ładują rzeczy, staramy się tutaj z teamkiem grupować, szukać targetów, na przykład takiego. Dobra, dobra, tam ktoś nam ucieka. Lecisz! Ups. Dobra, za głęboko. Za głęboko, no czasem tak się zdarza. Dobra, gierki trwają od jakieś 3 minuty. Dobra. Chłop tam pozabijał. Oj, to jego ulti. Kurde, stałem w tym ulti cały czas, jak głupek. Także zasłużyłem sobie na takiego deada. Złapmy sobie to. To jest znowu wlazłem, kurczę, w jakieś gówienko. Tak, wchodzę w te skilla i wchodzę. Dobra, trzeba apteczkę znaleźć, żeby przyspieszyć healowanie. No i lecimy chłopa tutaj znaleźć jakiegoś. Ups. No dobra, ale wygraliśmy, więc... Więc super. No i skończyłem walkę, jak widzicie. Nie dostałem MVP, byłem średniaczkiem, ale miałem bardzo fajny teamek. Coś mi się tu wbiło. No i dostałem 12,5 coina. 12,5 coina dostałem. Czyli 12,5 razy 1,3 złotego. Przez to, że mam kupionego bohatera. No a ludzie grający za darmo będą dostawać coiny tutaj przez te awanse. Także, jeśli chcecie tutaj za darmo dużo zarobić, to trzeba skleić dobry teamek i wbijać challengera. To co, no to może, kurde, korzystając z okazji, zagram jeszcze drugim bohaterem. To jest Lucy Muffy ze skinem. Jest to bardzo fajna postać ogólnie, tylko tutaj chciałbym zmienić to, bo ten skill na niej chyba będzie troszkę gorszy, wziąłbym sobie to. To jest taka rakieta jak rakieta Jinx. Ja to wszystko porównuję do LoL'a, żeby moi ludzie tutaj lepiej kojarzyli. Lucy Muffy to jest taki support, taki tank support. Plusem jest to, że jej ataki automatycznie nabierzają. Przy czym jak grasz na telefonie, to wszystkie twoje ataki automatycznie nabierzają, tak mam wrażenie. Natomiast jej ulti pozostawia wiele do życzenia. W sensie ono leczy obszarowo, ale to leczenie myślę, że mogłoby być dużo lepsze. Aczkolwiek bardzo lubię tę postać. Bardzo mi się nią dobrze gra. Dobra, no poszliśmy sobie sami. Poekspimy. Tutaj mi się ktoś czaił, więc nie chcę za bardzo... Ten gościu ma fajny zasięg. Także tak wygląda mój ult. Dobra, spróbujemy sobie wykorzystać pula, żeby coś zabić. Wtedy fajnie jest się zgrupować ze swoim teamem. Ups, dobra, Vi dostała tego. To będzie boleć, a może i nie. Oj, zmisowałem. Zabiliśmy rakietą. Teraz możemy troszkę tego ulta używać. Bo on w samej walce nie jest aż tak mocny. W sensie nie leczy aż tak mocno, jakbyście chcieli. Ta Vajka ma ulti jak Kamilka z LoL'a.
Okej. No proszę. Potężna, ale chyba power-upa złapała. Dobra, tego chłopa już nie uleczę, bo go wciągnęli. Dobra, trzeba się zregenerować. O, za głęboko! Dobra, dziwo przeżyliśmy. Albo i nie. Przeżyliśmy chwilę dłużej. Dobra, mamy graba. Grab to zawsze powinien być jakiś kill. No, niestety tam jeszcze nas pozabijali. Oj, szkoda. Troszkę nam zasięgu brakuje. Dobra, to chyba się nie skończy dobrze. Ale chociaż cokolwiek zabiłem. O, odbijamy troszkę. O, dobrze się zregenerowali, zrespili. Trzeba graba wykorzystać. 5, 4, 3, 2, 1. No niestety nie zdążyliśmy. Także tutaj jest przegrana. Aczkolwiek tak właśnie wygląda ta gierka. Jeśli chcecie zarobić za darmo, to jest to opcja. Jest tutaj taka opcja. Nie będą to jakieś super kolosalne kolosy, kokosy, chyba że jesteście kozakami. No ale jakby tych gier jest coraz więcej, warto o tym wiedzieć, dlatego wam pokazuję. Przypominam, rejestrujcie się z mojego linka, będę bardzo wdzięczny. Zapraszam na streamka. Właśnie chyba zaraz odpalę też z tej gry, bo muszę podobijać te daily. No i co? No i żegnam się z wami. Trzymajcie się i cześć!